Cześć wszystkim, jestem Maja, witam was bardzo serdecznie na moim przede wszystkim książkowym kanale. Dzisiaj opowiem wam o pozycji, której tak naprawdę chyba nie mam prawa czytać, ponieważ na okładce jest napisane wstęp tylko do 18 lat. A ja mam jednak trochę więcej, także oto dowód na to, że jestem prawdziwą książkową rebeliantką. A tak poważnie, dzisiaj będę opowiadała wam o drugiej książce Szymona Radzimierskiego. Oto Dziennik Łowcy Przygód, Etiopia u stóp Góry Ognia. I moi drodzy, jak możecie się domyślać, to jest książka podróżnicza napisana przez chłopca, który no jest jeszcze bardzo, bardzo, bardzo młodym nastolatkiem. I dzięki wydawnictwu Znak Emoticon mam dla was egzemplarz tej książki na konkurs w filmie, więc jeżeli jesteście młodymi podróżnikami lub troszkę starszymi podróżnikami, to nie jest tak, że tę książkę można czytać tylko do 18 roku życia, to jest taki żart. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to po prostu oglądajcie film do końca, a ja teraz zapraszam was po prostu na moją opowieść o tejże pozycji książkowej. Opowieść o tej książce będzie dla mnie wyzwaniem z kilku względów, ponieważ no jest to książka podróżnicza, więc tak naprawdę nie mogę się rozwlekać na temat tego, o czym ta książka jest, no bo to da się streścić bardzo, bardzo szybko. Zamiast tego może na początku powiem, że w tej książce czuć naprawdę, że jest ona napisana przez młodego podróżnika, ponieważ narracja Szymona jest prowadzona naprawdę prostym, takim pełnym młodzieżowych słów językiem oraz jest tutaj naprawdę bardzo dużo humoru, autoironii. Do tego większość treści prowadzona jest tutaj w formie takiego pamiętnika, więc my możemy śledzić dokładnie to, co na różnych etapach swojej takiej czterotygodniowej podróży po Etiopii Szymon przeżywał. I przepiękne jest to, na co chłopak zwraca uwagę, jak bardzo ciekawy świata jest i że jednocześnie w tym mogłoby się wydawać brutalnym świecie, potrafi i być dojrzały, i jednocześnie pozostawać dzieckiem. To zdecydowanie jest ogromnym plusem tego właśnie dziennika, że czuć w nim autentyczność. No i też po takiej narracji, moi drodzy, ja od razu czuję, że Szymon jest świetnym chłopakiem i zdecydowanie chciałabym się po prostu z nim zapoznać. Oczywiście, jak możecie się domyślać, podróżniczą pasję w Szymonie rozbudzili jego, zaszczepili właściwie jego rodzice. Natomiast widać, że chłopak naprawdę kocha taki styl życia. Uwielbia podróże, poznawanie, odkrywanie świata i no zdecydowanie potrafi o tych wszystkich swoich przygodach w bardzo przystępny i ciekawy sposób opowiadać, czego dowodem jest właśnie ta książka. I powiem wam, że po lekturze tej książki naprawdę mam przeogromną ochotę na to, aby sięgnąć po poprzednią publikację z tego cyklu, bo teraz jestem wręcz pewna, że przyniosłaby mi naprawdę bardzo dużo radości, tak jak zrobiła to ta książka. Ale też opowiadając o niej, koniecznie muszę wspomnieć o oprawie graficznej i ogólnie o tym, co w książce się znajduje, ponieważ no to jest wydane nieprzeciętnie. Środek jest pełen różnego typu grafik, zdobień, papier jest bardzo dobrej jakości. Mamy całe mnóstwo przecudownych zdjęć. Nie tylko Szymona, ale również mieszkańców Etiopii. Różnego typu roślinności, krajobrazów, zwierząt, a także jest tutaj parę rysunków i w sumie nawet komiksy. Takie mini komiksy. Więc tak naprawdę obcowanie z tą książką to nie jest tylko pobudzanie naszej wyobraźni poprzez całą masę opisów tych niesamowitych przygód, ale również no to cieszy oko, bardzo, bardzo cieszy oko i to jest takie miłe, wiecie, jak czytamy o czymś i możemy też zobaczyć skrawek tego, o czym Szymon pisze, co widział, czego doświadczył dodatkowo. Spis treści tej książki jest naprawdę pokazany w ciekawy sposób. I tak właśnie po tym bardzo ciekawym spisie treści przechodzimy do takiego jakby wstępu, przywitania, po którym już zaczynamy czuć, że raczej to nie będzie strata czasu. Dalej mamy ten dziennik wypełniony zdjęciami i całą resztą, o której mówiłam. A na końcu kryje się jeszcze kilka ciekawostek. Pomysły na zabawy w drodze, które co prawda dla mnie nie były dość odkrywcze, już to wszystko znam, ale dla, myślę, młodszego czytelnika, który być może jeszcze o części z tych zabaw nie wie, to będzie przydatne, no bo będzie wiedział, co robić, kiedy na przykład bardzo długo podróżuje jakimś środkiem transportu. Poza tym mamy quiz z wiedzy o Etiopii, więc fajnie. Możemy sprawdzić samych siebie w tym, na ile wnikliwie czytaliśmy książkę. Mamy również taką listę najważniejszych rzeczy, którą powinniśmy zabrać ze sobą w taką przygodę. I zdradzę wam tak tylko, że rzeczą, bez której nie wolno się ruszać, jest nóż. Moja mama na swoim kanale również nagrała dzisiaj filmik i wrzuciła go na swój kanał, więc jeżeli go jeszcze nie widzieliście, to zapraszam. Wiem, że mama w swoim filmie zdradziła kilka ciekawostek na temat Etiopii, które wyciągnęła z tej książki. Ja nie chciałabym wam dokładać jakichś takich rzeczy, które najbardziej mnie zaskoczyły, ponieważ no, jak obejrzycie ten filmik mój i mamy, no to może w ten sposób zdradziłybyśmy razem wam już troszkę za dużo, a nie chcę też powtarzać tego, co ona w swoim filmie powiedziała, więc jeżeli ciekawe
zaciekawi Was to, co nas najbardziej w książce zaskoczyło i zaciekawiło, no to polecam obejrzeć filmik mojej mamy, bo w dużej mierze nasze odczucia, opinie na ten temat się pokrywają. Czytając tę książkę przeżyłam naprawdę wachlarz emocji, ponieważ z jednej strony czułam, jak bardzo mocno imponuje mi swoim postawą, swoim zachowaniem Szymon, równocześnie niezmiernie mu zazdrościłam tego, że w tak młodym wieku przeżył o wiele więcej przygód niż ja w całym swoim życiu, a jestem od niego jakieś dwa razy starsza. Poza tym informacje, które nabywałam stopniowo, wiecie, wraz z kolejnymi stronami tej książki, bardzo mnie intrygowały, tym samym zaciekawiały mnie jeszcze bardziej do tego, aby, wiecie, nie odkładać lektury, aby skończyć tę książkę dosłownie w jeden dzień, i tak też zrobiłam. I ta książka zdecydowanie rozbudziła we mnie chęć na jakąś podróż, ale też skrajne emocje wywołał we mnie jakby obraz przedstawionej tutaj Etiopii, tego, że z jednej strony mamy naprawdę ubogie społeczeństwo, które mierzy się z szeregiem problemów, z którymi no my nie musimy się mierzyć, mieszkając no tu, gdzie mieszkamy i żyjąc tak mniej więcej jak żyjemy, ale też z drugiej strony Szymon podczas swojego pobytu tam spotkał naprawdę całe mnóstwo przesympatycznych, przemiłych osób. Cudowne jest, że dzięki tej książce możemy naprawdę zapoznać się z szeregiem różnych plemion zamieszkujących tamtejsze ziemie, że możemy bardzo dużo dowiedzieć się o faunie i florze. No i warto też dodać, że sam Szymon jest osobą taką bardzo internetowo medialną, można by rzec, ponieważ no prowadzi swojego bloga, to przede wszystkim. Możemy go też znaleźć na Facebooku, na Instagramie, wszystkie linki do niego zostawię Wam po prostu w opisie. I moi drodzy, jeżeli macie ochotę przeżyć niesamowitą przygodę u boku Szymona na ziemiach Etiopii, to jak mówiłam, dzięki wydawnictwu Znak Emoticon mam dla Was jeden egzemplarz tej książki na konkurs. Wszelkie informacje o tym, co musicie zrobić, aby wziąć udział w konkursie, znajdują się w opisie tego filmu. A pytanie konkursowe tym razem to: podróż do którego afrykańskiego kraju interesuje Was najbardziej i dlaczego? Jeżeli kiedykolwiek będziecie czegoś w takim klimacie szukać dla siebie, czy to na prezent, bo ta książka naprawdę przez to, jak jest wydana, nadaje się na prezent, no to polecam serdecznie. Pozycja, która będzie idealna do tego, aby młodsze dzieci na przykład zainteresować podróżami, albo po prostu dla takich młodych podróżników, ale też oczywiście dla osób starszych, które interesuje to, w jaki sposób tego typu podróż została odebrana przez no tak naprawdę 11-latka. Moi drodzy, do zobaczenia w kolejnym filmie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Pa!